Dzisiaj spróbuję podjąć wyzwanie i zrobić coś nowego, czego jeszcze nie robiłem, a mianowicie wino z ananasa. Akurat udało mi się kupić w dobrej cenie parę ananasów. Razem będę używał dwóch z nich. Razem ważą ponad 3 kg, także zakładam, że taką wagę można przyjąć, jeżeli chodzi o nastaw. Ja sobie je tutaj oporządzę. Jeżeli ktoś nie wie, czy nie widział wcześniej, jak to się robi, no to obcinamy górną część tego owocu, dolną część tego owocu, oskrobujemy. Środek również jest twardy, trzeba go wyciąć. Ja pokażę, jak to zrobić. Używa się do tego różnych narzędzi, a ja używam bardzo takiego profesjonalnego sprzętu, a mianowicie plastikowej rurki od zlewu. Tą kanalizacyjną, taką mam taki elemencik, który akurat najlepiej się do tego sprawdza, ale można używać różnych. Także teraz trochę przyspieszę i pokażę, jak sobie tutaj obieramy tego ananasa. Normalnie, gdybym chciał tego ananasa obierać do jedzenia, to skroiłbym go bardziej, tak żeby te wszystkie brązowe miejsca usunąć. Natomiast nie jest mi to potrzebne przy winie, tak myślę. Tak sobie go jeszcze sparzę, więc zostawiam go w takiej postaci. Tu mamy tą twardą część, której się pozbędziemy. I zaraz pokażę, jak. To jest moje narzędzie. Chodzi o to, żeby to było dość ostro. Biorę sobie i przywiercę. I zostaje mi to tutaj. Takie coś. To samo robię z drugim kawałkiem. Po obraniu wygląda to tak. Wyszło mi tego ananasa razem 2 kilo. Także taką wagę przyjmę jako podstawę do przyszłych przepisów. Teraz sobie szybko kroję to wszystko w kostkę. Operacja zakończona, pokrojony w kostkę. Kroiłem tylko po to, żeby łatwo było można go wziąć i włożyć do baniaczka. Baniaczek zastosuję tutaj 6-litrowy. Tego jest tu dużo, więc podejrzewam, że tak połowę to zajmie sam ananas. Nie będę wyciskał z niego soku. Może kiedyś spróbuję z taką wersją. Na razie wersja krojona w kostkę. Doleję wody, zobaczę, jak będzie to wyglądało objętościowo. Dosypę cukru, pożywki, drożdży, które mi się teraz tam robią. Dlaczego w ogóle ananas świeży? Ananas świeży zupełnie inaczej pachnie i inaczej smakuje niż ten z puszki. Zupełnie nie ma takiego metalicznego posmaku. I o ile ananasa z puszki nie lubię, nigdy nie lubiłem, o tyle przekonałem się naprawdę do tego świeżego ananasa. Warto go kupić. Mi się udało go kupić naprawdę tanio. No i dlatego pomysł z takim winem. Także przesypuję to teraz do baniaczka. I tak jak mówiłem, zajęło to trochę więcej niż pół butelki, pół pojemnika. Teraz doleję sobie do tego wody z cukrem, dodałem 800 g cukru, 1 g pożywki do tego dodam i 8 g kwasku cytrynowego.
czyli praktycznie taki standard. Tutaj nie będę jakoś specjalnie eksperymentował. Łącznie dolałem tutaj 3 litry wody na razie, a potem za kilka dni, może tydzień, kiedy wyjmę resztki owoców, dodam jeszcze cukru i doleję trochę wody. Na razie, tak jak mówiłem, tutaj jeszcze dodam drożdże. Drożdże ładnie wyrosły. Są to drożdże Tokaj. Drożdże Tokaj, no właściwie to jest drożdże do węgierskiego Tokaju. Oczywiście nie mam tutaj winogron ze szczepu, takiego jak powinien być. Więc właściwie to będzie takie wino białe a la Tokaj. Tokaj jest ogólnie winem białym, więc myślę, że będzie pasowało. Dość lekkie powinno wyjść z tych ananasów to wino. Takie mam przynajmniej nadzieję. Półsłodkie do półwytrawnego, tak celujemy. Także myślę, że się uda. Dolewamy, dosypujemy wszystko. Rurka fermentacyjna z wodą i zostawiam tą od 5 do 7 dni, tak myślę, że zanim zacznę coś z tym robić. Wszystko zależy od tego, jak to wino będzie pracować.